język, a w zasadzie dwa języki. Mówiony, pisany. Dlaczego dwa? Bo tylko dwa języki pomogą nam dobrze i skutecznie się komunikować. Zobaczcie sami. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Dlaczego dwa języki polskie? Przecież to jakiś absurd. Otóż nie. W każdym języku ojczystym, niezależnie od tego, czy jest to język polski, czy jakikolwiek inny, funkcjonują dwie odmiany, dwie wersje tego języka, które bardzo mocno różnią się między sobą. Tymi wersjami jest wersja mówiona i wersja pisana. Wersja pisana to wersja, która jest do wielokrotnego odtworzenia, bo przecież mając coś na kartce czy w komputerze, możemy czytać to wielokrotnie, nawet jeśli są bardzo długie zdania czy też trudne słowa, to mamy czas na to, żeby sprawdzić, co to słowo znaczy, czy też przeczytać zdanie jeszcze raz i zastanowić się nad jego sensem. Język mówiony nie jest już tak łaskawy. Język mówiony dzieje się tu i teraz. I jeśli ja nie skoncentruję się, nie usłyszę albo nie zrozumiem, to nie przyjmę całego komunikatu, więc ta komunikacja nie będzie zbyt efektywna. A więc jeśli jestem odbiorcą języka, to muszę się skupiać i koncentrować na tym, żeby jak najwięcej odebrać. Ale jeśli jestem nadawcą, jeśli mówię, to muszę pamiętać o tym, że żeby być lepiej rozumianą, żeby lepiej i łatwiej docierały te wszystkie słowa i te wszystkie informacje, które przekazuję, muszę mówić językiem prostym, językiem mówionym, a nie językiem pisanym, tylko powiedzianym. O co chodzi? Język mówiony to język, który opiera się na prostych, maksymalnie dwu-, trzyfrazowych zdaniach, czyli złożonych z dwóch, maksymalnie trzech zdań podrzędnych. Język mówiony to także taki, w którym bardzo wyraźnie słychać wielkie litery i słychać kropki. Język mówiony to także ten, w którym wyraźnie poszczególne części wypowiedzi oddzielone są pauzą. Tak jak znacznie łatwiej zapamiętuje się treści napisane od myślników, od punktów, czy w jakikolwiek sposób zaznaczone, tak w mówieniu znacznie łatwiej słucha się, rozumie i przyswaja treści, które są oddzielone od siebie. W pisaniu służy nam do tego strona wizualna, kartka i czcionka. W mówieniu wszystko musimy robić głosem lub jego brakiem. Pamiętajcie o różnicach między językiem mówionym i pisanym i nie mylcie ich, dlatego że język mówiony w piśmie jest trochę prostacki, a język pisany w mowie staje się niezrozumiały. Więc dobrze jest rozróżniać te dwa języki i każdy z nich stosować tam, gdzie jest on do tego potrzebny i w tych sytuacjach, do których jest przeznaczony. Trzymam kciuki za Wasze dobre rozróżnianie dwóch języków polskich. Tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawiajcie pytania, komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.